Pan Sławomir Majak z dniem dzisiejszym został zatrudniony w tej roli. Ja zanim oddam głos, może tylko też powiem, co kierowało też naszym wyborem. Generalnie pan Sławomir Majak, ja myślę, że kariery piłkarskiej to tutaj nie muszę przedstawiać akurat pana Sławka, natomiast jeśli chodzi o karierę trenerską, gdzieś tym takim punktem decydującym było to, że zna specyfikę tej trzeciej ligi, bo to jest bardzo trudna liga, ja śmiem twierdzić, że to tak naprawdę jest w tym momencie najtrudniejszy, że tak powiem, etap do przeskoczenia pomiędzy trzecią a drugą ligą. Tak można powiedzieć, dlatego też na decyzję zarządu, na decyzję tutaj moją jako prezesa tego klubu płynął decydujący był ten fakt. Na pewno ogrom pracy przede mną, przed całym sztabem i przed całym to zarządem. Nie jest to łatwa liga, tak jak to już prezes wspomniał to wcześniej. Czekają nas bardzo ciężkie mecze. Ten wrzesień się skumulował, bo mamy też kilka bardzo ciężkich spotkań w lidze, między innymi z Puławami, z Siarką, Tarnobrzeg. Do tego dochodzi towarzyskie spotkanie z Lechem Poznań plus Puchar Polski to z Sandecją, więc duże natężenie tych spotkań, duży wysiłek dla zawodników. To też pozwoli mi ocenić, jak zespół wygląda, jak się zespół prezentuje. Oczywiście priorytetem na tą chwilę jest tylko i wyłącznie liga. I najbliższy mecz jutrzejszy, bo to jest dla nas ważne, żeby, przynajmniej moim zdaniem, żeby dobrze po tej zmianie trenera ruszyć. Nie możemy Państwu nic obiecać, że to jutro będzie zupełnie inaczej, będzie zespół zacznie raptem bardzo fajnie grać widowiskowo i skutecznie, bo tego nie mogę obiecać. Natomiast postaram się zrobić wszystko ze swojej strony, żeby ten zespół jak najszybciej wszedł na odpowiednie tory, bo wiadomo, tak jak powiedziałem wcześniej, nikogo nie satysfakcjonuje to miejsce, które jest teraz. Więc będziemy chcieli jak najszybciej to poprawić i myślę, że te mecze, czyli jutrzejszy z Jutrzenką i czwartkowy przełożony z Sieniawą pozwoli na złapanie chwilowego oddechu. Miejmy nadzieję, że zapunktujemy tutaj maksymalnie, bo taki jest plan i taki mój osobisty też uważam, że w tych meczach musimy zapunktować maksymalnie, żeby od tego dołu się odbić i gdzieś tam mieć kontakt z tą czołówką.